Laudetur Jezus Chrystus. W tym podcaście komentarz do listu kapłana, anonimowego kapłana, który przysłał do mnie takie świadectwo poświęcone deklaracji fiducia supplicans. Świadectwo, które zawiera także opis spotkania z biskupem. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z pełną treścią tego listu, do czego zachęcam, można zajrzeć albo na mój drugi kanał. Tam jest film, w którym ten list przedstawiam. Odnośnik oczywiście umieszczę w opisie tego filmu. I tutaj także będą Państwo mogli znaleźć po prostu odnośnik do pliku PDF, który wrzuciłam na serwer z tekstem. I oczywiście umieszczę też treść listu w samym opisie, jeśli tylko się zmieści. Bo w tej chwili nawiążę tylko do fragmentów z tego listu. Pierwszy, który wybrałam, dotyczy tego, że ksiądz pisze, że po kolędach, tak, po tym okresie, bo to w grudniu przecież ta deklaracja się pokazała, napisał list do swojego biskupa. W liście tym wyraziłem moje obawy i opinie o szkodliwości trzeciego rozdziału fiducia supplicans. I tu zaznacza, czekałem około 2 tygodni na jakąś odpowiedź. Nie wiem, ile osób z Państwa ewentualnie napisało do biskupów w sprawie fiducia supplicans. Może warto, a może ktoś to zrobił, to zachęcam, żeby napisać co nieco w komentarzach. Ale teraz przejdźmy do drugiego punktu. Tutaj już jest fragment ten, jak ksiądz się spotyka z biskupem. I pisze tutaj tak, biskup tak do niego mówi, księże, wpłynął list, do czego mnie ksiądz zachęca, do protestu, a co my protestanci? I dalej to też biskup mówi, że tamten dokument wielu zaniepokoił i co mamy schizmę zrobić, oddzielić się od stolicy apostolskiej. I tutaj to, co jest bardzo charakterystyczne, to że polscy biskupi właśnie w takich sytuacjach potrafią reagować ironią. Więc tu nie ma żadnego poczucia, nie wiem, jakiejś odpowiedzialności, powiedzenia czegoś konkretnego. No to jak Państwo widzą, on po prostu próbuje tego księdza najzwyczajniej w świecie zbyć. Taki kolejny punkt, który mi się rzucił w oczy, to jest też wypowiedź biskupa. Nie wiadomo, co miał papież na myśli, może chciał ochronić kościół, bo wiesz, w Niemczech to już dawno robiono ceremonie. Albo mówi się o tym prefekcie, że chciał tej sile w duchowieństwie dać sygnał. No więc zobaczmy, tutaj nie ma odrobiny krytyki, że to, że coś jest patologiczne, tak? To wszystko jedno, czy to jest w Niemczech, czy gdzie indziej, to wymaga reakcji stolicy apostolskiej, a nie wydawania tego typu dokumentów. No i ta druga rzecz, że bo prefekt, tak, czyli jak rozumiem, chodzi mu o naszego ulubionego kardynała Całuśniaka Fernandeza, specjalisty od teologii erotycznej, mówi się o tym prefekcie, że chciał tej sile w duchowieństwie dać sygnał. Znaczy w ogóle, zobaczmy, tu nie ma czegoś takiego, że to jest jakaś patologia, że należy po prostu wydalić tych duchownych, tylko że po prostu to ma być jakiś tam sygnał, tylko nie bardzo wiadomo do czego. I jeszcze jeden punkt. I tutaj zacytuję wypowiedź księdza i odpowiedź biskupa. Ja, to znaczy ksiądz pisze w pierwszej osobie, jak można błogosławić parę homoseksualną z tytułu bycia parą homoseksualną, kiedy wśród rolników na dążynkach byliby i tacy w stanie grzechu ciężkiego, to błogosławimy ich pracę, a tu każą nam błogosławić parę, bo jest parą. Biskup. Ci ludzie jakoś realizują życie seksualne. Ironiczna mimika. Ale jest między nimi więź, wspólne sprawy. Poważna mimika. No, to proszę Państwa, znaczy to po prostu słów brak, dlatego że tu mamy nic innego, jak tylko już uleganie temu bergoliańskiemu takiemu myśleniu, że no tak naprawdę to oni się kochają, tylko że no tu na razie Kościół po prostu jeszcze nie wymyślił, jakby tutaj to zaaprobować, tak formalnie, tak? Ale wiemy przecież, że Bergoglio popiera legalizację, tak? Taką tych świeckich związków homoseksualnych, a tutaj po prostu no, mamy po prostu uznanie grzechu ciężkiego za coś zupełnie normalnego. I ostatni fragment, nie, przepraszam, przedostatni. I to jest znowu wypowiedź biskupa. Tutaj znowu na wezwania, że no jednak episkopat powinien zaprotestować, wyrażone przez księdza, biskup odpowiada. Ty wiesz, co by Gazeta Wyborcza napisała? Że polscy biskupi przeciwko oświeconemu Franciszkowi stają. No, Państwo widzą, tutaj tu jest PR, prawda? Boimy się mediów, bo tu i tak wymienił tylko Wyborczą, tak? No pewnie więcej.
takich mediów głównego ścieku by się oburzyło. No ale przecież są episkopaty, które zdobyły się na to, żeby zaprotestować. A tutaj nic. I na koniec perełka. Biskup pyta księdza o następującą rzecz. A tak z drugiej strony się zapytam, co ty sądzisz o księżach gejach? Po raz drugi oniemiałem. Ja, to znaczy ksiądz. Jak rozumiem, o kapłanach, którzy podczas sprawowanej posługi popełniają ten grzech. Biskup, tak. Ja, sądzę, że należy wyrzucić ich ze stanu duchownego. Biskup, o ile wiemy, że to robią, bo jak to robią, to przy nich nie jesteśmy. Dziękuję za rozmowę. Zobaczmy, pełna aprobata, ja już kiedyś zwracam na to uwagę, że właściwie od czasów powojennych w Polsce przestało się karać księży za grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, które są w kodeksie prawa kanonicznego, to w przypadku duchownego jest przestępstwo, tak? No księży, którzy gorszą i w tym kodeksie sprzed 83 roku to było bardzo szczegółowo opisane, bo to oczywiście nie chodziło tylko o homoseksualistów, także o księży mających kobiety, już o innych upodobaniach seksualnych nie będę mówić, ale też były tam opisane. Rzecz jasna, była tam też wymieniona pedofilia i ten stary kodeks był bardzo surowy. I o ile po wojnie można było uznać, że biskupi przymknęli oko na te sprawy, ponieważ no, wymordowano ogromną liczbę polskich duchownych, no to teraz mamy konsekwencje, tak? Bo jak się przymykało oko, czy do tej pory się przymyka, to mamy kolejne pokolenia biskupów, którzy zarządzają diecezjami w taki sposób, że jeśli nie ma skandalu takiego mega, tak? Jak ostatnio był na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie, prawda, ksiądz redaktor z niedzieli zorganizował orgię homoseksualną, no to po prostu właściwie biskupi nie reagują. I proszę zobaczyć, jak on szybko zakończył rozmowę. To zachęcam, żeby sobie po prostu w spokoju to przeczytać. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.